Witam, moi drodzy serdecznie na kanale Hoch, czyli Historyk o Historii. Na początek, przepraszam za mój głos, słychać troszeczkę chrypę. Zaczyna się wiosna, a wiosną zawsze mam jakieś tam infekcje gardła. Więc uprzedzam, że dzisiaj jestem z chrypą. No dobrze, moi drodzy, to co, przechodzimy do lekcji. Dzisiaj będzie lekcja dla klasy czwartej, więc witam klasę czwartą. Temat dzisiejszej lekcji potop. Ale moi drodzy, nie będzie chodziło o potop y, biblijny, ten y, w którym główną rolę odegrał Noe i jego arka, a będzie chodziło o potop szwedzki. Ale zanim przejdziemy do sedna, to najpierw tradycyjnie podstawa programowa, która Was dzieciaki pewnie w ogóle nie interesuje, ale może zainteresuje rodziców albo y, nauczycieli. Dzisiaj będzie realizowany punkt z działu czwartego, postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Punkt siódmy, uczeń sytuuje w czasie i opowiada o bohaterach wojen XVII wieku, przeorze Augustynie Kurdeckim i hetmanie Stefanie Czarnieckim. To zaczynamy, moi drodzy. Jazda. Potop to inaczej najazd szwedzki na Polskę z lat 1655 1660. Dlaczego ten najazd nazwano potopem? Eee, ano, dlatego, że jedna trzecia kraju została opanowana w bardzo szybki sposób przez Szwedów. Co prawda ta nazwa potop została spopularyzowana dopiero w XIX wieku przez Henryka Sienkiewicza, e, autora powieści historycznej, pod tytułem właśnie potop, która opisuje nam czasy najazdu. Szwedzkiego. Przyczyny. Moi drodzy, jakie były przyczyny? Łyk kawy, i zaczynamy z przyczynami. A, dobra kawa. Po pierwsze, Szwecja zamierzała, moi drodzy, opanować wybrzeża Bałtyku. Dlaczego akurat tak bardzo Szwecji chodziło o Bałtyk? Ano z tego powodu, że Szwedzi chcieli z Bałtyku. Zrobić swoje morze wewnętrzne, czyli chcieli, jak gdyby utworzyć z Morza Bałtyckiego takie jezioro wewnętrzne. Kolejna sprawa: Polska była bardzo mocno, moi drodzy, osłabiona po ataku wojsk rosyjskich z 1654 roku. Polska wtedy prowadziła e, wojnę z Rosją. Ten atak rosyjski był bardzo potężny. To osłabiło dodatkowo Polskę, i na tak osłabioną Polskę rzuciła się właśnie Szwecja. Przebieg, czyli jak wojna przebiegała. W lipcu 1655 roku szwedzkie wojska wkroczyły do Polski z kilku kierunków. Poruszały się błyskawicznie, błyskawicznie się przemieszczały po terytorium Polski i bardzo szybko zajęły jedną trzecią ówczesnej Rzeczypospolitej. Dlaczego było to możliwe? Z różnych powodów, moi drodzy. Część dowódców zdradziła, przeszła na stronę Szwedów, część dowódców nie wiedziała za bardzo, co robić. Król ówczesny Jan Kazimierz wyjechał z Polski, można by rzec, nawet uciekł z Polski. Rozpoczął się wielki zamęt i wielki chaos. I ten chaos doprowadził do tak wielkich sukcesów Szwedów. Ale w listopadzie 1655 roku Szwedzi przez 40 dni oblegali klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie. Było to miejsce, moi drodzy, święte dla Polaków. Yy, I to wywołało wielkie poruszenie w narodzie. Yy, na czele obrony tego klasztoru na Jasnej Górze stał ówczesny przeor tego klasztoru, czyli taki e, najważniejszy zakonnik w klasztorze, jaki Augustyn Kordecki. Taka ciekawostka: Augustyn Kordecki, moi drodzy, pochodzi z Wielkopolski Południowej, dokładnie z miejscowości e, Iwanowice. Tam się e, urodził, stamtąd pochodzi, a więc e, powiat Kaliski. Szwedzi, moi drodzy, byli protestantami. Atakując ważny dla Polaków, katolików klasztor na Jasnej Górze, doprowadzili tak naprawdę do wybuchu wojny partyzanckiej przeciwko sobie. E, doprowadzili do tego, że praktycznie wszystkie grupy społeczne zbuntowały się przeciwko okupacji szwed szwedzkiej. E, zbuntowała się szlachta, zbuntowali się chłopi, zbuntowali się mieszczanie. Oczywiście nie wszyscy, natomiast ta ten bunt się poszerzał. Ten bunt przyjął formę wojny partyzanckiej, czyli tak zwanej wojny szarpanej. Wojny, która polegała na tym, że walcząc z przeciwnikiem silniejszym, a Szwedzi byli silniejsi, polskie oddziały bardzo często atakowały z ukrycia, atakowały szybko i równie szybko się wycofywały i pojawiały się w innym miejscu. Mistrzem w prowadzeniu takiej wojny szarpanej był Stefan Czarniecki, dowódca tej wojny partyzanckiej, którą po oblężeniu Jasnej Góry Polacy rozpoczęli. Czarniecki, moi drodzy, pod koniec swojego życia został mianowany Hetmanem, czyli uzyskał najwyższy stopień wojskowy wówczasnej XVII-wiecznej polskiej armii. W 1660 roku Polska i Szwecja zawarły pokój w Oliwie. Oliwa, moi drodzy, dzisiaj jest dzielnicą Gdańska, natomiast wtedy, w XVII wieku, Oliwa była po prostu jedną z miejscowości, które były położone pod Gdańskim. Na mocy tego pokoju Szwedzi zrezygnowali z okupacji ziem polskich, natomiast zatrzymali większą część Infland a Prusy Książęce uniezależniły się od Polski. Otóż Prusy Książęce wystąpiły w tym konflikcie po stronie Szwedów i żeby ich przeciągnąć na swoją stronę, to ówczesny król Polski, Jan Kazimierz, obiecał Prusom Książęcym niezależność od Polski, czyli tak naprawdę e, gwarantował im niepodległość. Moi drodzy, skutki. Jakie były skutki tej wojny? No, skutki były opłakane. Rzeczpospolita została w czasie tej wojny bardzo mocno zniszczona. Bardzo mocno zniszczona, moi drodzy, ale określenie bardzo mocno zniszczona nic nam nie mówi. Więc to, co za chwilę usłyszycie, to są informacje takie dodatkowe, których podstawa programowa od Was nie wymaga, ale żeby uzmysłowić bardziej ten, ten ogrom zniszczeń po potopie szwedzkim, to dobrze jest tego wysłuchać. Otóż moi drodzy Szwedzi w czasie potopu szwedzkiego zniszczyli w Polsce 188 miast, 186 wsi, zniszczyli 86 zamków, bardzo wiele bezpowrotnie, zniszczyli 136 kościołów, 30 browarów, 89 pałaców. W czasie potopu liczebność Polski zmniejszyła się o 40% ludzi. Eee, to nie znaczy, że te 40% obywateli Rzeczypospolitej zostało wymordowanych. Nie. Część z nich oczywiście tak, część z nich zginęła z głodu, ale duża część z nich po prostu wyemigrowała, stała się uchodźcami. Polska, moi drodzy, tak naprawdę po potopie cofnęła się w rozwoju o około 100 lat. Oprócz tych zniszczeń Szwedzi wywieźli jeszcze z Polski olbrzymie ilości kruszców szlachetnych. Do tego wywieźli z Polski również wiele dóbr kulturalnych, które część z nich wróciła do Polski, natomiast część z nich znajduje się nadal w szwedzkich muzeach. No dobrze, moi drodzy, tym takim smutnym akcentem kończymy tę dzisiejszą lekcję. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne lekcje, na kolejne filmy. Subskrybujcie, bo tych subskrypcji jest coraz więcej. Zbliżamy się do setki. Być może, kiedy już ten film będzie wyemitowany, to będzie już ponad setkę. No, zobaczymy. Komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie link do tego kanału. Do zobaczenia, moi drodzy, na następnej lekcji.